Cześć, witajcie, ja jestem Starbucksi i to jest finalny, ostatni odcinek z GTA San Andreas, w którym już obiecuję zaoficjalnie tą grę zakończymy na 100%, ponieważ dobra wiadomość, ludzie, udało mi się znaleźć przyczynę, dlaczego nie miałam gry skończone na 100%, a mianowicie to nie była wina za tego glica, tylko po prostu ja odwaliłam głupotę, a głupotę, którą odwaliłam, no to ta głupota polega na tym, że uwaga, uwaga, ominęłam jeden wyścig, nie udało mi się jednego wyścigu zrobić. Ten wyciek jest w Los Santos. No i teraz sobie ten wyciek zrobimy. Zrobimy sobie ten wyścig, którego nie udało mi się zrobić. A co nie udało mi się zrobić? No po prostu nie zrobiłem tego wyścigu, bo ominąłem ten wyścig. Kompletnie ten wyścig olałam. Nie zwróciłam uwagi na to, że nie mam tego wyścigu zrobionego. Ale teraz się faktycznie wezmę za ten wyścig. Zrobimy ten wyścig i będziemy wreszcie mieli grę ukończoną na 100%. Więc tak to ogólnie zrobimy. Jedziemy więc teraz do Los Santos, ponieważ to właśnie w Los Santos jeden wyścig ominęłam, nie zrobiłam tego wyścigu. Ale okej, okay, mogę powiedzieć jedną rzecz. Ja ten wyścig zrobiłam, poza nagraniem, ale do tego po to, żeby sprawdzić, co faktycznie ten wyścig doprowadzi do tego, że będę miała 100% i faktycznie ta 100% będę miała. Teraz tego wyścigu nie mam zrobionego, ponieważ ja nie zapisałam momentu, gdy zrobiłam ten wyścig. Specjalnie tego nie zapisałam, żeby wadę wyścig pokazać, ponieważ zdałam sobie tę sprawę z tego, że ja tego wyścigu nie pokazałam w momencie, gdy robiliśmy wyścigi w Los Santos. Więc też zamierzam wam ten wyścig pokazać w tym momencie również. No i gdy zrobimy ten wyścig, to pokażę wam nagrody za ukończenie gry 100% i również, no pobawimy się trochę, tylko trochę rozróbę to zrobimy. Żeby od tak tego odcinka nie kończyć. No serio, naprawdę? No to będzie musiała się natknąć policja. Też po tym odcinku będę nagrywać GTA C. Co kadzie, jeśli chodzi o GTA C, to mam temat do obgadania z wami w trakcie GTA C. Pogadamy sobie na jakiś temat, już mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o GTA C, to będziemy szukać paczek. Będziemy te paczki zbierać i przy okazji sobie pogadamy na temat, który chciałbym obgadać. No akurat jeśli chodzi o paczki w GTA C, to najlepiej je zebrać jak najszybciej. Zanim te poszczególne gangi zaczną nas atakować później. No i zamierzam się za to zabrać w kolejnym odcinku, tylko wiecie co jest... Powiem tak, doszedł do wniosku, że jednak będę GTA C nagrywać actionem, bo niestety faktycznie nagrywając GTA C tym programem, tym Xboxem, no niestety bardzo za ten obraz, z jakiejś racji jest biały, jest to straszne, nie podoba mi się to, no ale cóż. Dobra, miłośnik bez drodzy, to jest ten wyścig, którego nie zrobiłam. Więc teraz ten wyścig zrobimy. No tylko od razu wam mówię z góry, ta sytuacja będzie w momencie, gdy mi się już skończy limit używania aksiona, gdy już nie będę mogła aksiona używać. Od razu mówię, że w takim spadku zamiast wrócić do nagrywania z Fritzboxa i zdaję sobie sprawę z tego, że niestety te późniejsze odcinki z GTA C ewentualnie mogą mieć gorszą jakość, no ale... Będę się bała robić reset laptopa, bo... Będę się bała tego, że coś by się mogło ze save'ami zepsuć. Więc dobra, jest tego, to mam nadzieję, że zrozumiecie. Dobra. Mam nadzieję, że uda mi się faktycznie za pierwszym razem ten wycik wygrać. Okej, okay, wywróciła się, to dobrze. No, do tego wyścigu jestem pewna, że nie udało mi się zrobić. Kurde, i te ściny, wiecie co? Powiem tak szczerze, jeśli chodzi o te ściny. Nie za to wydaje mi się, że te kurde z nagrywania ma trochę do rzeczy, że... Z jakiejś roczy ta wersja GTA San Andreas nie lubi być nagrywana. I stąd też te ściny niestety. No ale dobra, i tak już skończymy serię, to jest ostatni odcinek. Więc właściwie już nawet po tym odcinku mogę GTA San Andreas usunąć. No i moi drodzy, wygraliśmy i mamy 100%!
Osiągnięto 100%, zwiększono statystyki i zasoby gotówki. Do domu siedzenia na Grove Street dostarczono Rhino i Hydrę. Moi drodzy, 100% udało się ostatecznie, 100% mieć. Zrobiliśmy wszystko, co w tej grze było dostępne. A teraz czas na przedstawienie nagród, które dostajemy za ogłoszenie gra. Naprawdę tylko co widzę, znowu się musiała myska zepsuć. Między innymi taką nagrodę dostajemy, że nie tracimy amunicji. Z minigana sobie teraz mogę teraz strzelać. Bez żadnych ograniczeń. I też tej amunicji nie będę traciła. Więc to jest ogromny plus. I teraz taka jest ta sprawa. Jeśli chodzi o nagrody, które dostajemy, to tak. To jest nieskończona amunicja. To jest, dostaliśmy sporo gotówki za to. Więc ta gotówka to już na nic nie przyda. Ale taka jest ciekawostka. Za tutaj. Gdzieś pod tym posterunkiem. Okej, no gdzieś tutaj powinien być BMX. O co, nie mogę go teraz znaleźć, ale dobra, no. Gdzieś tutaj powinniście go znaleźć. Tego właśnie BMX-a. Albo chyba to jest rower górski. No bo co, bo nie jest to. Nie jest to jakoś bardzo znacząca nagroda. No bo w sumie na rower w tym momencie, ale. Są dwie inne nagrody, które są o wiele lepsze. I z tymi nagrodami warto się zapoznać, a mianowicie. Warto się zapoznać z tym, co dostajemy pod naszą bazę, pod Grove Street, ponieważ proszę bardzo, pod Grove Street dostajemy między innymi cok. Mamy cok pod Grove Street, proszę bardzo. I mamy hydrę! Tylko słuchaj, to jest moja hydra, żebyśmy się teraz dobrze zrozumieli, to jest moja hydra. Ta hydra jest moja, ta hydra należy do mnie. To jest moja hydra. Ja znowu do hydra teraz polecę, wiecie dlaczego? Ponieważ chcę sprawdzić jedną rzecz, a mianowicie. Coś tam kiedyś słyszałem z podobno chyba, to jest zaokłocenie gry 100%. Dostajemy na dachu posterunku policji śmigłowiec policyjny. I tak z ciekawości chciałbym sprawdzić, co to jest prawda. To jest plotka, którą kiedyś sam. Niekoniecznie to musi być prawda, dlatego chciałbym teraz zweryfikować tą informację. Jak to schować w podwozie. Ale proszę bardzo, mamy hydrę. Dobra, ale już odpal tryb helikoptera i... Dobra, gdzie jest ten posterunek policji? Nie, to nie jest tutaj, kurde. Jezu, trochę musimy podlecieć. Jest, patrzcie! Czy to tak jest prawda? Okej, no to widzicie, dostajemy właśnie śmigłowiec policyjny również za ogłoszenie gra 100%. Za ogłoszenie gra 100% na posterunku policji. Na dachu posterunku policji w Los Santos? Kurde, nie! Ech. Ajaj. Dobra, bym chciała tam wylądować. Ja bym chciała tam wylądować, byśmy sobie ten śmigłowiec celi. Tylko no mam nadzieję, że to się uda mi zrobić. No to jest jednak... Nie tak łatwo się lata hydrą. No to powiem tak, co, łatwiej się lata, głodę się ląduje. A, dobra. Spróbuję teraz wysiąść. Okej. Okay. I spadamy. I sobie przejmiemy teraz śmigłowiec policyjny. No przecież dopiero co tu był? Zniknął. A to hydra jest zaje? Nie wiem, co to jest pomysł rozlatania nią. Dobra, nie wiem co, spadamy. Nie, uciekaj, sicej! Ajajaj. Wiecie co, dobra, spróbuję ten śmigłowiec zwinąć innym samolotem. Spróbujemy do to polecieć. Do to mi się wydaje, że jednak może być łatwiej.
Ale dobra, no mam już potwierdzone to, że faktycznie ten śmigłowiec tam jest, on się najwyraźniej chyba nie zawsze pojawia. Ale jednak źródła, od których się dowiedziałam tej informacji, mówiły prawdę. No właśnie, mamy, no gdzieś tego dowiedziałam. Ja mam w głowie, że się dowiedziałam tego gdzieś, ale już nie pamiętam skąd. Dobra. Bierzemy więc samolot i spróbujemy samolotem się tam dostać. No leć! Dodo, to nie jesteś ten Dodo z GTA 3, więc leć! No co jest? Ej! Co on ma takie problemy z, no, podlotem? Dobra, teraz lata. No. No spróbujemy Dodo tam dolecieć. Bo to się uda. Oby się udało. Trochę jeśli chodzi o Dodo, to muszę być ostrożniejszy, ale... Mam nadzieję, że damy radę. Jest tam śmigłowiec. Do kurde, chcę wylądować teraz. Kurde, nie! Proszę, nie wybuchnij. Bierzemy śmigłowiec. Tak! Dobrze. Chciałem się dodać do tego śmigłowca, żeby wam pokazać, że faktycznie można nim też latać. A można w ogóle tym śmigłowcem wykonywać misję? Nie można. Dobra, sobie ma sens, no. Jak niby miałabym tym śmigłowcem misję wykonywać? Niby policja jest w stanie strzelać z tego śmigłowca, ale oczywiście my nie potrafimy tego zrobić. No bądź co bądź. Policyjny śmigłowiec też jest dostępny po ukończeniu gry na 100%. Ale okej, lądujemy. Lądujemy, ale nie kończymy jeszcze, ponieważ na koniec zrobimy sobie jeszcze rozróbę. Tylko najpierw zapiszę grę. Bo mi się tego granic skrasowała. Dobra, zapiszę grę najpierw i mam nadzieję, że mi się granic skrasuje. Okej, okay, dobra. No śmigłowiec zniknął. Dobra, trudno, zaczynam rozróbę. Ale teraz pobawimy, mam teraz nieskończoność minigana, więc teraz naprawdę możemy saleć. O, jestem zła, zabijam swoich. A ten most możemy też trochę poniżej jeszcze. No, policja! O tak, lubię to! Lubię to, I like it! Z tym miniganem to teraz jestem niezniszczalna. Teraz to sobie mogę strzelać jak chcę z tego minigana. Na czego ty szukasz z tym śmigłowcem? Nie na serio. Jesteście załośni. Szans nie macie! No rozkajcie, powiem tak. Bierzemy naszą prawdziwą artylerię zniszczenia. Bez której nie mogło się obejść. O tak! Odcie! Odcie tutaj! Będzie zabawa, będzie impreza. Rozpoczął się pościg policyjny za Karlem Johnsonem, Sidzejem Batmanem, Piotrem Czarnym. Sidzej, Karl Johnson, Batman, Piotr Czarny nie zamierzał odpuszczać. Nie zamierzał zaprzestać. Jasno i wyraźnie stwierdził, że
dokona masakry na miarę już trzeciej wojny światowej. Bo to w końcu już nie druga, tylko by była to już trzecia wojna światowa. I tak się właśnie... zamierzało stać. Dlatego właśnie miało dojść do wywołania prawdziwej trzeciej wojny światowej, której nikt już tak łatwo nie powstrzyma. Tak, słuchaj, nie ma sens. Policja też nie ma sens. Nietolerancja dla taksówek i dla wozów FBI też. Nietolerancja. Nie tolerujemy do takich wozów. O, tak. Lubię to. Ale cię w ogóle orytuje w terenie. W ogóle nie odsuwacie takiego wrażenia, że jak jestem odwrócona tyłem, to ja szybciej tym tokiem jadę? Nie! Nie! Tylko nie to! Mój czołg! Dobra, żyję! Jest dobrze! Ale to by się zabawa skończyła, nie? Nie ma takiego końca! Sześć gwiazdek, o tak! Jedziemy! Jedzie z Malina! 210! No one can stop me! No one will! O, całok, witam! Nawet dwa całogi. No co, bitwa na całogi. Jak w tym. World of Tanks. Robimy World of Tanks, ludzie. World of Tanks jeszcze nie grali. Nie no, sans nie mają. No sobie jakby nie patrzeć, to te całki są niezniszczalne. No chodź! Nie no, co mnie, naprawdę. Te całki są świetne. Choć, kiedy słyszałem o tym, że podobno całk w GTA San Andreas można rozwalić kopniakiem, jak w Wilcym Sańcu. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale no to by było naprawdę dziwne, gdyby się dało co takiego zrobić. No w Wilcym Sańcu to rozumiem, jako to krap jest, ale naprawdę, że w GTA San Andreas można rozwalić całk kopniakiem, no to to już by było totalnie dziwne. Ja sam mogę odwiedzić tak strzelać w ten całka, on się i tak nie zniszczy. Nie, to jest piękne. No jako taki, powiem tak, jako taki 110 odcinek może być, nie? Akurat taka fajna liczba na zakończenie serii. Nie, nawet sans nie macie najmniej syk. Tego wy to skacz, bo chyba tylko śmierci.
Jestbym sobie naprawdę na was miejsce odpuściła. Nie poddam się! Nie no, poważnie, wy sądzę, nie macie na mnie język policja w tym momencie. Naprawdę, chyba tylko skacze śmierci w tym momencie. No bo naprawdę nie wiem, co wy chcecie osiągnąć. No zatrzymać mnie na pewno nie zatrzymacie, nie ma sens. Prędzej mi już tam skrzydła, niż wy mnie złapiecie w tym momencie. Nie, to jest po prostu cudowne. Cudowne i piękne zarazem. Dobra, idziemy tędy. Blokada? Naprawdę? Myślicie, że blokada mnie powstrzyma? Wasze niedockanie. Jestem niezniszczalna. A wiecie, co będzie najlepsze? Najlepsze będzie to, jak jest naprawdę zgubić. Już teraz może się będziemy powoli do tego przymierzać. Dobra, gdzie tu jest najbliższy paint spray? Okej, no gdzieś tutaj w tych okolicach, więc niedaleko. Dobra, to już będziemy powoli się przymierzać do tego, żeby ich zgubić. No niestety co ogólnie dam radę wsymalować. A tak pięknie to nie jest. Spadaj z tym całkiem. Aż mówię tak, największy problem to może być ten cał, który za nami jedzie, no bo on będzie w stanie nas rozwalić, ewentualnie. Jeśli my do jakiegoś auta wsiądziemy. I to może być ewentualnie taka największa przeszkoda w naszej misji, nie? No ale spróbujemy. No kurde. Może być z tym problem. Ech. Nie no, rozwalam to auto, nie ma sens. A was nie ustało, to jest rozwalone! No będzie problem, zginiemy, no nie ma sens, zginiemy niestety. Ajaj. To chyba za ty. A może się uda, może się uda! Uda się, tak! Dobrze! Pięknie! No, tak jak się udało, zgubiliśmy policję. Na szóstym poziomie poskiwań. No to moi drodzy, powiem tak. Tym pięknym, optymistycznym akcentem kończymy serię z GTA San Andreas. Naprawdę fajna gra. Sporo tutaj jest faktycznie za co do zrobienia. Gameplayowo można się naprawdę dobrze w tej grze bawić. Mimo tego, że niestety no, w tej grze da się zauważyć seksizm w fabule, ale jak na to przymkniemy oko i skupimy się bardziej na gameplayu, a
fabuły nie będziemy brać aż tak do siebie, no to naprawdę można się dobrze bawić w GTA San Andreas. Zdecydowanie dalej jest to najlepsza część GTA. No ale dobra, kończymy oficjalnie tą serię. Udało się jak na GTA San Andreas uchodzić na 100% po raz drugi, więc bardzo mi to cieszy. Mam nadzieję, że jeśli chodzi o GTA 3, to też się uda. Ja w tym momencie kończę, to będzie na tyle. Bywajcie.